Siema, witajcie w kolejnym odcinku ze złych Simów na moim kanale, ale jest delikatny przypał, ponieważ mam wrażenie, że moi protagoniści coraz bardziej i to bardziej miękną, że nie chcą już być tymi tytułowymi złymi Simami. A to dlaczego? Ponieważ na przykład Mścisław w ogóle się zakochał w tym swoim synku, które były po prostu takim... jakby to powiedzieć, bardzo sadystycznym eksperymentem. No, a jednak tego nauczyć chodzić i w ogóle, a ja tego dzieciaka planowałam gdzieś sprzedać jakimś cyganom, ewentualnie opiece społecznej. No, a niestety, ale to tak nie do końca będzie chyba działało, no bo naprawdę mu zależy na tym minimi. Baladyna widzę, że też już jakoś ma plany, żeby się... ustatkować? Ciężko mi to powiedzieć. Chcę znaleźć sobie męża i też jakby już chciała przestać robić te wszystkie złe rzeczy, które są wykonywane na tej parceli. Bo przypominam, że w tym challenge'u chodzi o to, że sobie łapiemy z ulicy różnych przeróżnych więźniów, którzy pracują na nas fizycznie, lepiąc takie garnuszki śmieszne. No i przy okazji jeszcze jak pracują, na przykład właśnie jak Czechu, to też fajnie, ponieważ w przypadku Czecha to są naprawdę grube pieniądze. Moi Simowie nie mają się żadnych prac, tylko właśnie takie parobki za nich robią. No i przy okazji oczywiście eksperymentujemy na tych Simach, robimy im jak najgorzej. No i niektóre efekty można spotkać tutaj. A znając życie, ta komnata z tymi urnami będzie się tylko powiększać i powiększać, ale teraz to już nie jestem tego pewna, bo takie te pragnienia są niepokojące dla mnie. No ale pomyślmy sobie, że Mścisław jako naprawdę prawdziwy zły geniusz ma taką świadomość przemijania, że życie nie jest wieczne, więc może po prostu chce nauczyć swojego potomka wszystkiego, co złe, aby mógł kontynuować jego tradycję kiedyś. Wytłumaczmy to sobie tak. A w sumie, jeżeli chodzi o nią, to możemy sobie wytłumaczyć to pragnienie w taki sposób, że jasne, chce dorobić się hajsu, ale chce się dorobić dużego hajsu i bardzo łatwego hajsu. Możemy poszukać jakiegoś sugar daddy na przykład, który szybko koifnie i ona wcale się nie chce ustatkować rodzinnie, tylko właśnie... Może jakoś sobie tak przetłumaczmy to pragnienie? Możemy to zakłótkować? I jemu w sumie... Chociaż nie, on chce stworzyć zombie. Ja mu to zakłótkowałam. Tylko, że nie mamy tego telefoniku do pana Mrocznego. A w sumie też nie chce za bardzo cheatować, więc nie wiem. No, prędzej czy później tak pewnie nauczy tego małego kocopoła chodzić, więc... Nie wiem, czy jest sens to kłótkować. Dobra, właściwie to w ogóle puśćmy czas. Tutaj jest straszny syf. Mamy tutaj Brandona Kwiatka, który jakimś cudem awansował. Nie jest już piwnicznym niewolnikiem, tylko jest takim niewolnikiem wolnochodzącym. Jest sprzątaczką i rodzicielką naszego drogiego Mścisława, więc pierw weź posprzątaj. I w ogóle sobie pomyślałam, że może warto by było odwiedzić ich biznes, ponieważ z czego tam pamiętam, to... Nasze parobusy z dołu wykonali naprawdę mnóstwo różnych prac, które możemy sprzedać. No powiedzmy, że jest ich dużo. No. A, dobra, już myślałam, że to są rzeczy tworzone z gliny, a to są te duperele dla maga. No i chyba tak zrobimy, że pójdziemy sobie tam. A przy okazji właśnie może Balladyna kogoś pozna, chociaż w sumie wątpię, bo to otoczenie jest strasznie wyczyszczone, jeżeli chodzi o bogatych Simów. Gdyż iż poniewóż wszystkich bogatych wykosiła wcześniej Simoleonowa wdowa, bo też tutaj wykonywałam ten challenge. Gdzieś podlinkuję tą seryjkę, jeżeli ktoś jest ciekawy, to oczywiście zapraszam. Okej, dobra, to robimy tak. On sprząta i stąd zmiatamy. Ona jest turbogłodna, to możesz sobie przyzwać smażony serek. No i bier się do pracy, nie? Produkcja masowa, może weź wazę. A poza tym ktoś jest jeszcze skory do współpracy? Ona też jest trochę głodna.
To jaha też możesz sobie szamnąć. Nie, drżej ryja. O, tu już jest gotowe. Dobra, to bierzemy, przyda nam się, będzie jako kolejna rzecz do sklepiku. No i wykonuj, no. Produkcja masowa, komplet do herbaty. Co? 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 Nie? Nie? Nie, oj, bo Mścisław się zaraz uruchomi. Ma się Mścisław uruchomi. O, Mścisław się uruchomi. Króliczek towarzyski. Czy Eliza może. Nie ma tu. Która to jest Eliza? To jest Eliza. Tutaj nie ma żadnej Elizy. Pomyliła się pani. Halo. To wcale nieprawda, że mamy tutaj więźniów piwnicznych. Nie, nie, tutaj nikt taki nie mieszka. Halko, halko. O, mamy duszka. Nice. No bo robisz się strasznie bezużyteczny. Okej, okay, to pobij się z tym króliczkiem. Trochę ci towarzycho może wzrośnie. No w sumie się nie dziwię, bo masz taką klitkę 1 na 1 metr kwadratowy i nie masz tutaj przyjaciół. Nawet widzę, że ten króliczek nie ma za bardzo miejsca, żeby się poruszać. I tak stoi jak widły w gnoju. Nie wszystko jest drogi, panie Antoni. Brandon. Czemu powiedziałam do niego Antoni? Nie wiem. Posprzątane? Wydaje mi się, że tak. Czyli możemy iść na parcelkę publiczną. No to lecimy. Idź na parcelę, parcela publiczna. Idziemy z Brandonem. No i w sumie możemy też iść również z naszym Myścisławem. W Lazurowej Promenadzie mieliśmy mały, miejscowy sklepik. W ogóle to jest piękna logika Simów, ponieważ nie wyskoczyło mi okienko, że potrzebujesz opieki opiekunki do dziecka, ponieważ dziecko zostaje bez opieki. No ale oczywiście gra traktuje to, jakby to dziecko miało opiekę, no bo w sumie są Simowie na parceli, a że są zamknięci w piwnicy, a dziecko zostaje samo na górze, to już nieważne. Kocham to, po prostu uwielbiam. Dzień dobry. O Boże, jakie to wszystko jest brzydkie i krzywe. Ale mam nadzieję, że znajdziemy jakiegoś frajera, który to będzie chciał kupić za dużo simludów. Z czego pamiętam, to chyba Brandonuś ma jakąś tam dobrą rangę sprzedawcy. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Jest na złoto. No, w sumie nie widzę przeciwwskazań, żeby ten biznes w końcu nam pykł. Oj, nie zamknij lokal. Idziesz na kasę. Tutaj Brandon zaraz będzie świrować do klientów. A jak zwykle nie mam pomysłu na naszego Mścisława. Dobra, niech on się zajmie sam sobą. O, proszę, jeszcze sobie stworzyć kolejne zombie. To jest sadysta, tylko że to nie mamy możliwości, chociaż on w sumie tak jakby jest. Czy my naprawdę nie mamy żadnych możliwości? Przecież on jest złym czarnoksiężnikiem. Myślę, że on byłby w stanie takie rzeczy uczynić, ale oczywiście. Dalej się nie wgłębiłam w tajniki Simów, czarodziejów, Sims 2, no bo po co? Dobra. A przy okazji może kogoś bogatego wyhaczymy. Nie wydaje mi się, no ale w ogóle dlaczego tutaj nikogo nie ma? Halo? Okej. Okay. Mamy jednego jedynego klienta, który musiał akurat zaświrować. Ładne rzeczy. Oj, mamy jeszcze jednego, który wygląda trochę bardziej stabilnie, emocjonalnie, także Brandon, rusz ten tyłek. Musimy coś sprzedać. Musimy się bogacić. Co z tego, że mamy 30 tysięcy simoleonów, jak potrzebujemy więcej i więcej. O! O! Sprzedaż! Olśnij! Szybko! Proszę! Błagam! Tak, on to kupi. Hi, hi. No i fajnie. Ojejku, będzie straszył teraz klientów swoją higieną, raczej jej brakiem. Teraz będzie lepiej? No powiedzmy. Dobra, 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 dobra. On zeschizował, ale wrócił do żywych, także możemy już go olśnić. Kupisz? Fuck. A ta też już jest. Wolnoczką mamy poziom minus jeden przedsiębiorstwa. Takie fajne przedsiębiorstwa. W ogóle może weź uzupełnij towary, bo mamy coraz mniej na stanie. Uzupełnij. Dobra. No trochę lipa, że nam się spawnuje tak mało osób. A to kto, jakiś wampir?
Co to jest? Czy wicho? Jeszcze nie mieliśmy w naszej więziennej kolekcji wampira w sumie. Romans? Dawaj. Udało się? Jest. I gwiazdeczkę dostajemy. I brylowanko towarzysko. Wszystko się kurde tutaj trzyma kupy. Ty i mój przyjaciel Jolanta Kostur. Numer telefonu. No myślałam, że da kurde jakiś laptop czy coś. No okej, okay, niech mu będzie. I teraz pytanko po pierwsze. Aha, oni się w ogóle nawet nie poznali jeszcze. Ale już się sobie zakochali. Piękna sprawa. Zapytaj. Ile masz pieniążków? No nie. Nie. Ta taka zniewaga jeszcze większej zniewagi wymaga. Wudu. Ta śmierć. No i dobra. Kurde, oni są już padnięci, głodni, w ogóle obrzygani. A dopiero zdążyliśmy sprzedać jeden bubel. Przestań już tak być, pucusiu. No, czy ktoś coś jeszcze od nas kupi? Tak. Tak. Pracuję jako kasjerka. Dawaj. Czy odbijemy się od tego dna? Nie, dalej mamy poziom minus jeden. Okej, okay, uzupełnij to, co się da. On chce coś jeszcze kupić, fajnie. Olśnij go jeszcze raz. Dara. Kurde. Olśnij go. Ale dalej mamy minus jeden i w ogóle on stracił tą gwiazdkę, nie wiedzieć czemu. Oj. Oj, on zyskał. Okej. Coś mi nie idzie z tym przedsiębiorstwem. W ogóle jak tam nasz... On się świetnie miewa. A w ogóle właśnie to jest może idealny moment, żeby wykorzystać, bo pewnie im nie dawałam. Jakieś tam perki im dawałam, ale... Ale oczywiście dawałam na jakieś gunwno, zamiast na to na motywację. Motywacje by tu się srogo przydały, będąc właśnie na parcelce publicznej. I dlaczego nie mamy więcej... O, ktoś idzie, okej. Okay. Stawaj, już nie rób tej trzody. Obudź się. No. Czy ktoś chce coś kupić? Chce. Sprzedaż olśni. Jezu, Landgrab, stary dziadzie. Wredny, no. Masz przekonać go do kupna tego, bo jak nie, to jak wrócimy do chałupy, to z Wesimy zrobią ci z dupy jesień średniowiecza. O nie, no i gwiazdkę straciliśmy. Ta parcela nie ma sensu. Dobra, idziemy stąd. Nie, jak zwykle nic się nie udało. Czemu mnie to nie dziwi? Ale jakoś serio nie wyobrażam sobie tym berbeciem grać na tej parceli. Coś trzeba będzie wykminić chyba. Nie, jesteście turbo głodni. Halo, pokojówka. I służąca, nim nam padniesz, to weź podaj obiad jakiś. Jakiś obiad. Mówię po polsku. Polska bardzo fajna kraj. I Polska to bardzo łatwa język. Chociaż macie w sumie ten tort chyba jeszcze z urodzin, więc możecie skorzystać, bo tutaj duchy łażą, więc coś czuję, że może być trochę lipa. Nie, tylko oczywiście Mścisław to Mścisław i on jest na prawie 100% ma potrzeby git. Dobra, ej, czy w ogóle ktoś chce ze mną współpracować? Czy mam tutaj zrobić czystki? Produkcja masowa. Bardzo poproszę. Ta nie chce. Ej, w ogóle dlaczego jej króliczek się telepiernął do niej? What? Nie. Czy ktoś będzie chciał robić? Ktoś? Czy? Nie? Dobra, Mścisław. Zwłaszcza się na to, że ty masz naprawdę dobre potrzeby, pomijając fakt, że gadasz do piłki. O, Czesiu, witaj w domu. Jako jedyny, kurde, ty, z ciebie jest jakiś jeszcze pożytek, więc proszę wracaj do klateczki i nawet możesz nagrodę iść spać. Bez żadnych robótek dodatkowych. Super. Dobra.
Załatwimy to inaczej. Cho tutaj. No żebyś otwórz klateczkę. Najpierw tej, bo ta jako pierwsza się sprzeciwiała. I niech ona tutaj podejdzie. I zrobimy zaraz na niej jakieś eksperymentosy, nie? No co ty robisz, no? Miałaś tu podejść, prawda? Dzięki. Very, very dzięki. Jaką ty masz prackę? No taką sobie, okej. To ciebie nie będzie szkoda. Dobra, musimy zrobić taką inscenizację. Co ty? Nie! Co? Poczytaj mi, nie mi słucha. No jasne. Proszę, jak chce się wkupić w łaski Mścisława, że chce jego bachora pocieszać. Nie ma, nie ma. Skakuj tutaj. Jej się staty polepszyły. Kurde. Nie miało tak być. Okej, ale w sumie może dzięki temu ona będzie chciała robić te swoje zasrane wazy i te inne jakieś komplety. Dobra. Tam zakazane dla wszystkich Simów i produkcja masowa. Jedziemy z wazą. Zwykła waza. I teraz zgodnie z tym wszystkim, co wyprawiałam do tej pory w złych Simach, to muszę nazwać jakoś to śmiesznie. Zwykła waza. Zeżryj. Se łaza. Ha, 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 ha. Może jeszcze taka zielona. Jak żabcia. Dobra, a ta w ogóle chyba nie chce współpracować. Dajmy jej ostatnią szansę. Niech robi komplety do herbaty. Nie chcę. Dobra, to teraz ty musisz przejść tę próbę. Mścisław, ogarnij się, okej? Okay? Ty tutaj masz być zły. Otwórz zamek. Nakieruj tutaj koleżankę, żeby się wpakowała. Chociaż ona też ma zielony pasek aspiracji, więc myślę, że może pyknąć to. Użyj. No please. I kolejny króliczek. No nie, no. Serio, bez żadnego detka się obejdzie. No spoko, to przynajmniej ty też zrobisz coś pożytecznego. Zamknij na klucz. Zamknij tylko. Jestem zakazany dla wszystkich Simów. I produkcja masowa, komplety do herbaty. Zestaw herbatka. Piła z tego nawet twoja matka. XDDDD. Zatrzymajcie tam karuzelę śmiechu. A to jak tam Czesiu? Dobra, Czesiu jeszcze ma odchodne. No i oczywiście nic się. Przestań się kręcić na tym jakby gówno w jelitach, no. Podczas biegunki. A ty i co źle? Chcesz iść spać, to śpi. O co ci chodzi? Z czym masz problem jakiś? Czy on dalej se... Aha, on już od tego dzieciaka się nagle odseparował. To w sumie fajnie. A mi to dziecko dalej jakoś wadzi. Chyba, że byśmy zrobili coś takiego, że zważywszy na to, że z Mścisława to jest sim myślący, wiedzowy, geniusz zła, to może by tego syna swojego se postarzył do wieku dorosłego, bo w sumie on pewnie ma takie zdolności, tym bardziej, że jest powiedzmy magiem. Czasu i dorastania. Dobra, puść to. Dzięki. Dorastanie, dorośnij. Jezu, jaka morda! Sorry, ja cię już lubię, ziom. Jako małe dziecko to on jeszcze jako tako wyglądał. Teraz to on nawet nie wygląda. Ja pierdzielę. Dobra, postarzamy tego gnoja. Dorastanie, dorośnij. Stary ci kradnie dzieciństwo, jest o tyle niedobry. Co on może pragnąć? On powinien pragnąć jedynie i tylko operacji plastycznej. Przecież on wygląda, jak byłby skrzyżowaniem Otomany z Mścisławem, albo nie wiem. Dobra, romansik. I co, on dorastamy? Dobra, dorośnij. Pokaż swój łeb. Wygląda jak pajac jakiś, o Jezu! O Jezu! Co tu się dzieje?
Jaka maszkarada? Weź się pokaż w lustrze. Muszę ci po pierwsze zmienić, kurde, ten garnek na łbie, co masz. Biedny Sim. Ja pierdzie. Co mu się stało? Do tego jeszcze rudy jest, no. Czy mogło być gorzej? Myślę, że nie. Myślę, że do tego, że żadna fryzura mu chyba nie polepsza. Jest jakaś taka grzywka, jest na cymbała, ale... Oj. Oj. No nie wiem, czy romansowanie to był dobry pomysł. Dobra, taki jakiś żul. O, nie wiem, czy ktoś się zechce z taką facjatą, ale w sumie to są Simsy. Dobra, zważywszy na to, że dorosłeś, twój stary cię kochał, ale tylko przez chwilę, to myślę, że możesz dzielić pokoik razem ze swoją mamą. Dobra, i może jakąś lampkę wam damy, bo tu jest za bardzo mrocznie. A propos smroku, myślę, że ta lampka się nada znakomicie. Jezus Maria. W ogóle chce się stąd wyprowadzić, on nie czuje tego. Wszystkiego, co się wokół tej parceli dzieje. Jaki on ma w ogóle cel życiowy? Słynny kuchmistrz to ja. Myślę, że chyba Mścisław by nie był dumny z takiego synu. A ten ma coś do niej. A gdzie twoja produkcja masowa? Halo? Ona chce kupić auto. Tylko, że na naszej parceli się auto nie zmieści. Przykro mi bardzo. A nie wyprowadzimy się stąd nigdy, przenigdy, ponieważ ta parcela jest zbyt piękna i zbyt święta. Jezus Maria, do tego jeszcze on jest gamerem. Tak się spojrzał na mnie w tym momencie i tak sobie myśli. Co żeś ty ze mnie zrobiła? Patrz, ja płaczę. Ale chcę flirtować. Ale gdyby tak zrobił na złość swoim ojcom? Co o niej myślisz? O, chyba się podobie? A w ogóle jaką on ma chemię, bo nie patrzyłam na chemię. Blond włosy i kreatywność. Ona w sumie nie jest ani trochę kreatywna pewnie. Jakimś to chociaż nie, 4. No blondynką to nie jest. Mówili się na randkę. Ona w sumie chciałaby poślubić bogatego Sima. Pewnie jak on jest u niej w rodzinie, to nie pyknie, że on jest bogaty. I pykł ten wolny taniec. Nie mam pojęcia, gdzie oni go robią tutaj. Chcę z nią pograć w karty. Prawdziwy gamer. Czy to już może hazard? Flirt. Słodkie słówka pójdą? Ej, oni są chyba dla siebie stworzeni, seryjnie. Rozmawiaj. Plotki. Ty może właśnie zrobić taką historię, że oni by razem uciekli i by Mścisław był jeszcze bardziej 200 razy zły z tego powodu, że stracił syna i swoją kumpelę. Tylko z drugiej strony, co nimi dalej robić? Jakie historie potoczyć? Nie mam pojęcia. Ale oni naprawdę mają się ku sobie fest. Chcę dalej flirtować. A jakby się chciała uwodzić? Halo? Ty podziwiaj lepiej to coś, co masz z tyłu. Ja pierdzie. Ej, chcą się uwodzić. Co się tu dzieje? Gorące już, co z nią? Pierwszy pocałunek. Nie, to ja muszę zrobić z cutscenką. Muszę. Cały pierwszy pocałunek. Dobrze. Yes. Noski. I na propos cutscenek, to ja muszę tą cutscenkę zobaczyć. Nie ma miejsca na to, bo szkole mi to mało co obchodzi. Ewentualnie trudno. Nawet ci więźniowie już nic nie robią. Czy nic się nie liczy, po prostu ta morda jest najlepsza na świecie. Chcę zobaczyć jego mordę w cutscence. Tylko czy wy już możecie? Tak dać się mega z fą. Mm-hmm.
Jestem zasmucona, bo niewiele było widać w tej kotce. Ale w sumie, jakby tak się postarali o dziecko. Ciekawe, jakoby to jeszcze wyszła mieszanka z tych genów. Dacie radę? Pomimo tych waszych pęcherzy? Nie mogą się postarać o dziecko, why? A, to coś mam wybugowane z którymś tam modem. Casual. Try for baby. Oj, dobra, to ten challenge poszedł w jakąś złą stronę. Dobra, wynocha mi już stąd, okej? Okay? Wynoś ta się. Dzięki wielkie. Dzia! Won mi stąd. Teraz musicie ratować swoje tyłki. I nie wiem, pociągnijmy tą historię może w ten sposób, że Mścisław jest strasznie wkurzony na swojego synu, że nie dość, że miał romans z jego najlepszą psiapsi do złych interesów, to jeszcze wziął na koniec i ją zbrzuchacił. I myślę, że no jak to niekochający ojciec i w ogóle szef wszystkich złych szefów, no postąpi ze swoim synem w sumie tak jak z większością, czyli go weźmie i zneutralizuje w piwnicy. No, irytuj się z nim, no. Kucie. No Jezu, ten jeszcze... O nie, taka zniewaga odstręcza mnie dokładnie, jeszcze oprzał własnego ojca. Teraz to już nie ma dla ciebie ratunku. Irytuj, kłóć się. Nie dostaniesz kieszonkowego. W sumie to inaczej, będziesz na mnie zarabiać pieniędzy. Dobra, cóż no. Pomimo tego, że on tutaj niedawno był, ale nieważne. Wprowadź go do piwnicy. No szybciej. No nie płacz, zaraz będzie gorzej. I też zjedź na dół. A czemu on w ogóle w końcu nie zje... O, widzisz, no, co zrobiłeś swojemu ojcu? On jeszcze zwariował na koniec znowu. Czemu się kiedykolwiek polepszą w ogóle te pragnienia? No nie, bo ma takie głupie... takie edytory. Jakie skorzystaj? Skorzystaj, ale z windy. Jedź na to... No jedźcie na piętro. O co wam chodzi? Boże! Dobra, będę musiała was teleportować. No. Nie tu! Ty nie będziesz więźniem, no. Jednak ojcowska miłość się w tobie przerodziła, że uznałeś, że sam się lepiej zamkniesz w tej klitce, a nie własnego syna. Zamki na klucz? No i nara. Dobra, a gdzie jest ta pokojówka? W sumie to przez chwilę zapomniałam, że też to jest jego syn, ale... Myślę, że on ma tak mało do gadania. W ogóle ma jakieś super staty. No to gotuj coś im. Gotuj szybko. Hamburgsy, bo zaraz mi tutaj pozdychają. Chociaż nie, ona jest w sumie... Myślałam, że ona jest w gorszym nastroju. No czemu tak Mścisław? Mścisław jest głodny żądzy zła, ponieważ tutaj nic się nie wydarzyło. Nasi więźniowie są w sumie happy, zadowoleni w ogóle. Ej, no właśnie, no to proszę. Wznowienie wazy. Wznowienie... To tu jest to oczywiście waza, bo jakby inaczej. Ach, jak mnie to wszystko wkurza. Dobra, myślę w sumie, że chyba już mogę zakończyć ten odcinek, on był strasznie dziwny. W każdym razie, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co się wykluje z połączenia tym razem Baladyny i tego dziwnego cosia, to dajcie znać w komentarzu i mam nadzieję, że tutaj się niedługo spotkamy. Trzymajcie się. Jezu, ona ma chyba dość. Albo dostała jakiegoś udaru, nie wiem. Ale coś ma dziwnego z tą buzią. Pa.